Michał miał być Kai Kurzawa, potem miał być José Manuel Ulrich, ostatecznie jest Aleksander Kubich. Te zmiany rywala wpłynęły jakoś na twoje przygotowania do walki? No tak, ci rywale się zmieniali, ale ja jestem skoncentrowany cały czas, przygotowania bardzo mocne. Cieszę się z tego, że w ogóle będę walczył, tak? No powiedz właśnie, zdać troszeczkę o tych przygotowaniach, jak one przebiegały? Przygotowania podtrzymywaliśmy to, co było na Palaciosa, tydzień przerwy, później robiliśmy to samo i sparingi z Krzyśkiem Włodarczykiem. No właśnie, te sparingi pomogły ci? Pomogły zawsze, to jest jakieś bardzo cenne doświadczenie z tak doświadczonym zawodnikiem, tak, 5 sparingów, także wszystko jest okej. Okay. Na pewno znasz już słabe i mocne strony rywala. Jak one? Możesz troszkę zdradzić, coś więcej o nich powiedzieć? Tak, tutaj trener już oglądał walki jego, także tutaj jakiś plan taktyczny będziemy mieli na niego naszykowany. Zawodnik niższy, zawodnik cofający się, dążący do pół dystansu, także myślę, że będzie mi pasował. No właśnie, zarówno ty, jak i rywal jeszcze nie przegraliście na zawodowym ringu. To też jakiś taki dodatkowy smaczek tej walki? No pewnie, że tak, doświadczony. Nie przegrał walki, 9 wygranych bez porażki, z bilansem dodatnim, tak. Będzie dobra walka. Liczysz na doping kibiców z Zadomia, bo na ostatniej twojej walce z Palaciosem w Krakowie no była spora grupa fanów Zadomia, którzy no chyba w pewnym stopniu pomogli ci w tej walce. No pewnie, taki doping zawsze jakoś w jakimś stopniu uskrzydla, pomaga, tak. Teraz wiem, że to się wybierają na moją walkę, będą mi dopingować, za co im bardzo dziękuję. Będzie ponad 150 kibiców, także też spora gromadka. Masz już jakieś plany po walce, odpoczynek, czy co? Teraz nareszcie sobie odpocznę ze 3-4 tygodnie, także solidny odpoczynek, ale to wiadomo, że to będzie jakiś odpoczynek aktywny, także nie będę na pewno w domu leżał, tylko będę teraz coś robił, ale na pewno odpocznę od tego boksu. Słyszałem, że do Stanów Zjednoczonych się wybierasz. Coś więcej możesz powiedzieć na ten temat? Na razie dostaliśmy wszyscy wizy razem z trenerami, tak? A co będzie dalej, to myślę, że to się wszystko wyjaśni po walce. Ale bardziej treningi, czy raczej wiąże swoją przyszłość, być może zawodową, już z ringiem w Ameryce? To tak jak mówię, wszystko zobaczymy po walce, wszystko się wyjaśni. Na razie byśmy wyjechali tam na treningi. No to co, pozostaje tylko życzyć powodzenia i trzymamy kciuki za twoje zwycięstwo w sobotę. Nie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców.